To ten Firpi od shotów? Why you bullying me? Polecam dać suba, polecam dać suba, polecam dać suba. Dzięki. Why you... What he's doing? Why you bullying me? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the shot in the shed. She was looking kinda fun with her blink. Coś tam. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. And saying, I love Fortnite. And it keeps coming, blah blah blah. Alright, let's focus. I'm focused. We're looting my And it don't stop coming. Hey now, you're an all-star. Put your game on, go play. Hey now. Skiks mówi, żebym cicho był. Został ze swoim partnerem. Raczej tutaj są solo. Chyba jest jeden duet, prawda? Jest Mocarz i Richard. To jest jedyny duet, który został. Tak naprawdę. I EKR jeszcze. Nie, przepraszam, to już są inne. No właśnie, to już są inne składy. Zobacz, najmniejsza strefa. I teraz pytanie, kto będzie miał apteczkę? Kto tutaj wygra? Jest niszczone. Tu jeszcze, zobacz, jeszcze jakaś pułapka postawiona, sprytnie. Czy wygra ten skład, który miał dwie osoby? Wciąż żyją? No właśnie, zobaczmy. Kto tutaj dokończy to? Hashtag? Najwięcej HP. Zdaje się, że hashtag wygrał. Tak, on już HP nie traci, hashtag jako ostatni. I 7 fragów, zobacz. Yeah, I think so. I think the wood. Let's go next to the wooden guys. Or up top. On top of them. Yeah. I cannot build. Yeah, same. Fuck. I am on top. Oh, I got killed. What? What? Cannot build at all. I don't know what's going on. Someone's coming. Oh. No. People landing here. Okay, I don't know what I'm doing. Am I alive or dead or? I don't know. Because I'm on the ground. Oh. Log. Did you jump? Oh, I got knocked out by fall. I'm at the bottom of the hill. If you want to, you could rotate around to get me. Like, build floors and get to me. Wait, hold on. I got somebody. Where are you? You can see my nickname if you turn towards this guy. Yeah, just build floors and come to me. Oh, yeah. Coming. I don't know. Because I'm on the ground. Oh. Unlocked. Did you jump? Oh, I got knocked out by fall. I'm at the bottom of the hill. If you want, you could rotate around to get me. Like, build floors and get me. Wait, hold on. Got somebody. Where? Guy's shooting at me with a minigun. You're on a... Miniguns don't even work. I don't know. Maybe here? No, we're in zone. Fuck. No. What's going on? I don't know, man. I cannot use the rift, nothing. God. Dead. Got 2 kills. What's our placement? What? What's our placement? Are you dead? I don't know. What's going on? Are they playing normally? Does everybody have that? Okay. Oh yeah, Skix ma normalnie. Skix i Hopek stoją sobie po prostu... nie budując nic. Co tu się wydarzyło? No może to był lag po prostu u Tajowskiego. Tak samo zobacz, jak u Hopka i Skiksa. Dlaczego oni nie budują? Tu jeszcze ktoś biega w burzy. Kilka osób padło od burzy, widziałem. Nie wiem, 5 osób nagle padło od burzy. Ale ta burza nie zabiera HP. Tak, dokładnie. Mi się wydaje, że to są lagi. Zobacz, to są, moim zdaniem to są lagi serwera. I w tym... O, zobacz, co się wydarzyło. Nagle się zbudowało wielkie miasto. Ale wydaje mi się, że tutaj się pojawiły jakieś duże lagi serwera i dlatego... O, Zig padł, zdaje się, właśnie. Jest jedna ku rywala. Pamiętajmy, że Richard ostatnio był w topce, on zajął drugie miejsce, więc teraz walczy o pierwsze, ależ było blisko. Jeszcze dobudowuje sobie daszki i Yahoo. Wystarczy, że skoczy na rywala. Strzał, nie, jeszcze na moment się wstrzymał. Tu kolejna pompka, ale te strzały niecelne. Richard cały czas się trzyma na nogach, teraz do 20. To jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie koniec. Richard czeka na swojego przeciwnika, strzał. Ależ mądrze to rozgrywa Yahoo, ależ mądrze, tak powoli. Kołsa swojego rywala. Richard, no tu jeszcze apteczka jest u Yahoo, więc on może nawet walczyć w tej ostatniej strefie na leczenie, po prostu. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku leczenia u Richarda, ale on ma HP mniej z pewnością.
Będzie się przesuwają. Chyba w leczenie. To będzie pojedynek na leczenie, tak jest. Już Yahoo zdaje się, że nie chce się z rywalem bić. On się tutaj za chwilę będzie leczył. Co z przeciwnikiem? Leczył. Co z przeciwnikiem? Oj, wleciał do góry, tu jeszcze Richard, to blisko Richard! Jednak Richard to wygrywa, jakże to zrobił! Launchpad poleciał do góry Richard i to kończy! Zrobił niemożliwe, nie byłem chciał. Przekonany, że Yahoo to wygra. Tak, Yahoo już wiedział. Yahoo odpuszcza, wiedział, że rywal jest pod nim, że on sobie zrobi pojedynek na leczenie, bo ma apteczkę, ale wiedział o tym Richard, że on na leczenie nie może w tym pojedynku pójść. Richard postawił wszystko na jedną kartę i to wygrywa w fantastycznym stylu. Brawo, Richard! Doskonała decyzja. Myślę, że zaskoczył kompletnie przeciwnika swojego, który już nastawił się na leczenie i na wygranie tego pojedynku właśnie apteczką i tym, że będzie mieć więcej życia. Ale tu sprawiedliwości stała się zadość. Richard, on... ostatnio drugi, teraz pierwsze jeszcze, miejsce. Jeszcze tam. I akurat trafili dobrze i pobiegli. Ja... A patrz, kurwa, tu! Patrz to! To jest, kurwa, hit! To jest jebany hit! Lecimy, lecimy riftem, nie? Lądujemy na typach, po rifcie i umieram od fall damage'u. Od fall damage'u, bo mnie podniósł i miałem shielda, kurwa, i wyskoczyło fall damage 30 metrów. Widzieliście to? Ja pierdolę! What the fuck, pokazuje. Proszę, Twitch, to nie jest moja wina, ja na tym nie panuję. Zobacz, co chłop pokazuje na telefonie. But no. I don't know. Okay, oh my god. Took 25 shield. Yeah. What the fuck? Okay, we need to go. Are we just dying because of this? Yeah. Go. This team here. They're not here. Fuck my life. Dude, I'm gonna die. What the fuck is this, bro? I died. I'm just gonna use bandages. Jako tako wywodzi się powiedzmy z CS-a, on tam też był komentatorem. O, jest wywiad. Kombi... No. Yeah. I mean, winning a game here at the Katowice Royale, J-Ball, it feels like $1 million, surely. You feel really good. Yeah, it's really good, but I don't know how to say. It's amazing. You never know. The points, I mean, we're getting very close now. One game left, but with a victory royale, you could go really far here, guys. Can you tell us about the end of the game and how you won that? We don't have bullets for M4, and we have heavy snipe. We broke one floor, and we killed last guy. Well, he have materials and bullets, and we have lucky. It wasn't just luck, it was great gameplay too. Congratulations, well done, in just a bit. Chłopaki no. Mówili, że to było troszkę szczęście na koniec, także rozwalili po prostu podłogę. Mieli bulety, więc... Mieli bulety, więc na Katowice udało się wygrać gierkę. No ciekawe, co będzie w gierce ostatniej, ale na pewno to otwiera nowe możliwości przed tą dwójką, by jeszcze o zwycięstwo podczas SL Katowice Royale powalczyć o zwycięstwo. I think I'm in the zone. Are you in the zone? Yeah, I think so. Nice! Good. I don't see the next zone, I don't see the... Do you see? No. I'm in the storm! What the fuck? I cannot move. Fuck! We got 1 point. What place did we have? 24. So we got points, but... A tu właśnie Hycel podnoszony, czy już podniesiony nawet przez Dialera, zdaje się. Kezi podchodzi na blisko. Ryzykownie, ale są w takim rogu, że uda się podnieść, ale udało się podnieść, zobacz, w ostatnim momencie, bo już był kolaps, ale jednak Hycel na nogach i Kezi ginie przy okazji. No nie wiem, czy to było potrzebne. On był... Ten podjazd, no to jest ale wiesz, to było w strefie tak naprawdę, on musiał iść i tak do przodu, prawda? A tymczasem zobacz, jak krasą HP teraz bardzo mocno Hycel. Oj, tu się źle to skończy dla Hycla i Dialera. Piękna pestka i tu leży w tym momencie Dialer, a przecież nie ma HP w ogóle w tej sytuacji Hycel. Oj, za chwilę strefa go dorwie, go zniszczy i właśnie w ten sposób pada ten duet z zespołu Devil's One. Podnieśli się, udało się, ale byli w burzy i to wszystko się kończy dla nich fatalnie. Pary, to Maciuś, już jest pojedynek sytuacji. 1-1, chociaż na samym dole Maciuś, ale tam bardzo bity jest Advised. Granat w tym momencie to może być rozwiązanie problemu, chociaż strefa bije, musi uciekać. Lateback, on zeskakuje na dół, tam Maciuś w tym momencie strzela się z przeciwnikiem. No i tu Maciuś pada, Advised zdobywa tego fraga i to jest 1-1. Lateback teraz ostrzeliwany, niecelna bomba! No i Advised tę rundę kończy. Brawo, Advised, fantastyczna końcówka, 7 fragów łącznie tej dwójki. Tak.
fire coming from the top there. And in the end, you decided to go into the storm and just play for the hits there. How do you feel going into those kind of one-on-one situations? I don't know. I'm very stressed. I'm playing for my first tournament and. Również to, co mówiłeś. Nie widzieliśmy tego zawodnika wcześniej. Nervous. You seem cool as a cucumber. My hand is right now shaking very much. Oh, you didn't notice it at all. You wouldn't notice it. You have obviously got a lot of points on the board now. How does that feel for you guys moving into game number? We started playing like 3 months ago, and we're starting to make very nice points on this cups and tournaments, and it did pretty well. We have some like top five expect from this tournament, and I didn't expect the first one. In terms of the tournament as well, obviously these amazing fans, the amazing day you've had. Have you enjoyed your experience at Katowice Royale so far? Yeah, I've never been in Katowice ever. But... ...of our champion's performance today. Thank you. No tak, Mocarz i Richard, jednak. Najmocniejsze duo na tym turnieju ewidentnie. Ja słucham. Z jednego wina mieli. Jednego wina mieli, tak, ale mieli raz drugie miejsce, byli też wysoko w innych gierkach, tak. Oni faktycznie nie ginęli jako pierwsi, potrafili bardzo mądrze grać od samego dobrą początku. Tak. I tak jak powiedział, że naprawdę to jest tak, duża positioning, przewaga. Positioning, top level. Rotation, top level in Katowice. Communication, team very good. Yes. Trzecie jest Kingi Sake na miejscu czwartym. Później Nejsik i Starkso. No bardzo nieduża różnica między pierwszym a drugim, to prawda. To właśnie Wilki Monk, oni byli bardzo blisko. Później Skix Hopek. O, Maciuś, zobacz, na dziewiątym. Na dziewiątym miejscu Maciuś Ishikuni, Advice i Precious. Później 240 punktów. No więc faktycznie Maciuś Ishikuni podskoczyli o te cztery mniej więcej pozycje do góry. Po tym, co widzieliśmy, jest hashtag Itabu na miejscu dwunastym. Jest, Diuhaki wskoczyli chyba na miejsce wcześniej zajmowane przez Maciusia, także też się tutaj udało. No są oczywiście te miejsca, które dają pieniążki, bo 1000 dolarów za miejsca, 10-20. Co dalej? Jak to wygląda? Jest Lothar Noisy. Wygrali jedną gierkę, mimo to 17 dopiero lokata. Jest Shadow, jest Mundo, jest Vince i Guelen. Kolejne miejsce to już bez nagród pieniężnych. No jestem ciekaw właśnie, jak to poszło dalej. Które miejsce miał chociażby Tajowski Nero, prawda? Bo to był też jeden z takich duetów. Słodki dym i gorzkie noce to ja. Zanim powiem ci siema, ty na do widzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw. Choć się napijemy i wymarzymy sceny, których żadny z nas nie chciał grać. Zanim powiem ci siema, ty na do widzenia